Jasna strona mocy w kontestacji. Witajcie po jasnej stronie mocy, Radia Kontestacja. Dziś wita Was Krzysiek Brzyński. Dzisiaj jestem sam przy technicznej pomocy mojej żony Ani, a wraz z nami jest klub Cashflow. Ale zanim będziemy mówić o klubie Cashflow, to najpierw przedstawię osoby, które biorą udział w tym klubie. Będzie to tak. Łukasz Kober. Witaj, Łukasz. Witaj serdecznie. Izabela Skurzewska. Cześć, Iza. Cześć. Oraz Edyta Marynowska. Witaj, Edyto. Witaj, witaj. Okej, okay. Więc żebyśmy się wszyscy nie pchali w jeden mikrofon i naraz nie mówili, zaczniemy może tak nietypowo od faceta, czyli Łukasz. Bardzo mi miło. Mi również. Łukasz, powiedz trochę coś o sobie. Cokolwiek. Coś o sobie. Do końca 2011 roku pracowałem jako żołnierz zawodowy. Można powiedzieć, zaliczyłem dwie misje, w Czadzie i w Afganistanie. I pod koniec mojej służby zdecydowałem się poznać trochę bardziej finanse. Jako pierwsza lektura, z którą się zapoznałem, była właśnie książka Roberta Kiyosakiego Bogaty ojciec, biedny ojciec. I od tego wszystko się zaczęło. Cała moja przygoda z przedsiębiorczością, z biznesami, z inwestowaniem. No i jak się zaczęła moja przygoda z finansami, tak się zakończyła moja przygoda z wojskiem. I teraz jestem przedsiębiorcą, a nie pracującym na etacie żołnierzem. Okej, okay, a czym jako przedsiębiorca się zajmujesz? Głównie są to biznesy internetowe oraz biznesy rekomendacyjne, marketingowe sprawy. Powoli zaczynamy wchodzić w nieruchomości, także, ale to dopiero jest kwestia nauki, kwestia początku. Rozumiem. A powiedz mi taką rzecz, bo tutaj na takiej ulotce, która Was zapowiada, którą dostałem, od Was pisze, że po swojej żołnierskiej historii stałeś się pacyfistą. Jak do tego doszło? Dokładnie, to chyba wszystko właśnie przez, może nie przez, ale dzięki misjom. Nie chciałbym się zagłębiać w te sprawy, bo to nie są, nie ma po prostu o czym mówić, ale zauważyłem, że więcej się zdziała słowem, dobrym uczynkiem niż, że tak powiem, naszą tą przysłowiową szabelką. I właśnie przez to wolę pokój niż jakieś takie drastyczne rozwiązania, jak stosuje właśnie wojsko. W takim razie bardzo Ci dziękuję. A jeszcze chociaż jedną rzecz tutaj tak przeczytałem, że uwielbiasz iść pod prąd, zaczynając rzeczy, których inni się nie podejmują. Uwielbiam, kiedy ktoś o to pyta, bo może tak, nie lubię narzekania, nie lubię, jeżeli ktoś mówi, że coś jest niemożliwe. I jak tego bardzo nie lubię, tak bardzo lubię pewien rodzaju, może nie podziw, ale zdziwienie na twarzach ludzi, jeżeli coś takiego właśnie się zrobi. Jeżeli ja zrobię albo pomogę komuś właśnie albo coś przezwyciężyć, albo zrobić coś niemożliwego, czego druga osoba by się nie podjęła. Mało polskie myślenie, co? Oj, bardzo. No, też tego doświadczam czasami takich rzeczy. Okej, okay. Fajnie, bardzo Ci dziękuję na ten moment. Dziękuję. Teraz Iza. A Iza, opowiedz Ty coś o sobie. Znaczy ja tutaj zgodzę się z Łukaszem, też jestem trochę osobą, która bardzo lubi iść pod prąd. Odkąd tylko pamiętam, zawsze obserwowałam moją mamę, która prowadziła własną działalność, zmierzała się z trudami i radościami prowadzenia własnej działalności. I kiedyś trafiła w moje ręce książka Roberta i jakoś tak się stało dziwnie, że przeczytałam, ale zostawiłam. Potem wróciła po raz drugi. No i stwierdziłam, że chyba coś w tym jednak jest. Coś w sercu się zadziało. Mhm. I wtedy postanowiłam, że chcę zostać liderem. I głównie poza działalnością zajmuję się właśnie nauką ludzi i tym, żeby zmieniać i iść pod prąd. To jest nie tylko praca, ale też i pasja. Bardzo to lubię i dlatego to robię. Mhm. A wiem, że studiowałaś też psychologię we Włoszech. Tak. Dlaczego tak, akurat Włochy? Ponieważ chciałam doświadczyć, mogę tak powiedzieć, wspólnoty międzynarodowej. Chciałam zobaczyć, jak inni ludzie myślą, a mój uniwersytet, który wybrałam, były trzy osoby z Europy. Cała reszta to byli ludzie z całego świata. Zawsze mnie fascynowały ludzie, relacje, inne konteksty, inne światopoglądy.
I te studia pozwoliły mi zaspokoić moje właśnie pragnienie poznania czegoś innego, kogoś innego. Jesteś zadowolona z tego, że tam poszłaś właśnie na studia? Oczywiście, zrobiłabym to jeszcze raz. Okej. Okay. Tu też w takiej notce o tobie mam napisane, że pasjonujesz się poszukiwaniem skutecznych systemów nauczania. I na końcu jest takie zdanie, znaleźć odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę pomaga nam podczas nauki? I jaka jest odpowiedź na to pytanie? Co tak naprawdę nam pomaga? Wydaje mi się, że to jest pytanie, na które każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć sam. I im więcej szukam odpowiedzi na to pytanie, tym więcej odpowiedzi znajduję, bo każdy z nas jest różny i jest indywidualnością. I szanując tą indywidualność, trzeba znaleźć drogę do niej, do tego, żeby się ją wykorzystując uczyć i rozwijać. Edyta, teraz Witaj. Twoja kolej. Witaj. Tak, zostałam na końcu. No tak, ale nie ostatnia. No nie? Ale jak to mówią, ostatni będą pierwszymi. No i dokładnie, tak czasami bywa. Więc... Do dzieła chciałem powiedzieć. Przemów do nas. No cóż, zostałam jako ostatnia i chyba tak naprawdę też jako ostatnia dołączyłam do zespołu. Pojawiłam się w klubie Izy dokładnie, jako ostatnia i to jeszcze spóźniona. I jako ostatnia z grupy byłam najbardziej zdystansowana w ogóle do cashflow i do wszystkiego, bo książka Roberta wpadła mi w ręce już znacznie wcześniej, ale zajęło mi dokładnie półtora roku zetknięcie się z grą i pociągnięcie tego tematu dalej, bo miałam tak dużo wątpliwości i tak dużo barier w sobie, że najpierw musiałam je przepracować, więc moje pierwsze spotkanie z Izą wyglądało tak, że ją najpierw skrupulatnie przepytałam z jej doświadczeń oraz z tego, czego ona doświadczyła i czy to jest w ogóle prawda, więc to tak u mnie wyglądało. Natomiast jestem trochę taką osobą przekorną. Też właśnie podczas tego procesu uświadomiłam sobie, jak dużo jest we mnie barier i że fajnie byłoby zobaczyć, czy one w ogóle mają miejsce w rzeczywistości. I tak po prostu na przekór wszystkiemu w pewien wieczór postanowiłam, że następnego dnia z Zielonej Góry pojadę do Poznania, żeby poznać cashflow, dlatego że w Zielonej Górze się jeszcze nic nie odbywało. Więc pojechałam, doświadczyłam tego na własnej skórze i wtedy zrozumiałam, że półtora roku rozmyślań nie było tak naprawdę do końca potrzebne, bo wystarczyło po prostu wsiąść w auto, pojechać i zrobić coś. I ta myśl, to wydarzenie mocno we mnie uderzyło. I sobie uświadomiłam, że dużo, dużo rzeczy jest jeszcze do zrobienia. I to tak poleciało wtedy jak efekt domina. Im więcej czytałam książek Roberta, ale nie tylko Roberta, bo równocześnie też wielu innych autorów, tak powoli zaczęłam wprowadzać zmiany w moje życie. I teraz można powiedzieć, że jestem freelancerem. Nie pracuję na etacie, sama odpowiadam za swoje przychody, powoli zaczynam budować swoje własne aktywa. Podobnie jak Łukasz, od niedawna jestem na rynku nieruchomości i bardzo, bardzo prawdopodobne, że niedługo również wejdę w rynek bankowy, ale nie jako pracownik etatowy, tylko z zupełnie innej strony, co mnie bardzo cieszy, więc chcę połączyć te dwie branże i uczę się przedsiębiorczości. A ucząc się tego, też obserwuję, co się dzieje na rynku polskim i to tak trochę wyszło przez przypadek. Zawsze mówię, że cashflow jest tylko pretekstem i takim dodatkiem, bo okazało się, że przy okazji odkryłam swoją pasję i powołanie i tak myślę o tym, żeby powrócić na poważnie do mojego zawodu, którym jest doradca zawodowy i go udoskonalić, taki stworzyć swój własny program autorski, łącząc wszystko to, czego się nauczyłam. I teraz dopiero widzę, po już 5 latach od studiów, że bardzo słusznie wybrałam mój kierunek, że to jest bardzo dobry, to była bardzo dobra decyzja, a te lata dodatkowe plus to, co robię teraz, to jak wszystko połączę, to z tego wyjdzie naprawdę wizja, którą mam w głowie i przekuję ją wtedy na rzeczywistość. Świetnie. A powiedz mi, jako freelancer, czym się teraz zajmujesz? Ostatnio prowadziłam konferencję, bo wywodzę się z branży szkoleniowej, tyle że branża szkoleniowa wtedy była... Pracowałam wtedy w korporacji. Mhm. Stamtąd wyszłam, uciekłam, prawdę mówiąc, ponieważ zdałam sobie sprawę, jak bardzo akurat ten
tryb życia mi nie odpowiada i przeszłam na drogę osoby samozatrudnionej. Prowadzę konferencje, współpracowałam ostatnio z dużym wydawnictwem szkolnym, prowadziłam dla nich spotkania, warsztaty, wystąpienia. Zajmowałam się do tej pory branżą szkoleniową również od strony logistycznej, czyli też przy organizacji tychże spotkań. Tym się zajmowałam do czerwca. Przez ostatnie 4 już prawie miesiące, właściwie nie, 2 miesiące, czyli w wakacje zrobiłam sobie bardzo długie wakacje, gdzie ruszyłam sama jako uczestnik szkoleniowy po Polsce. I zbieram również doświadczenie z różnych branż, a od 2 miesięcy zajmuję się nieruchomościami. Mm-hmm. Wiecie co, tak w ogóle, no jak was słucham, to jest mi to dosyć bliskie, co mówicie, bo jakby większością z tych rzeczy, którą gdzieś tam zahaczacie, też albo się zajmowałem, albo zajmuję, albo gdzieś są bliskie mi. Ale tego, żeby tutaj też za dużo jakoś tam prywaty swoje nie wciskać, ale usłyszeć trochę was. Ja mam pytanie, jak to się stało, że w ogóle się poznaliście? A to moja sprawka. Dokładnie. Jak założyłam klub i zaczęłam prowadzić spotkania, to od zawsze było we mnie pragnienie, żeby pracować w zespole, pracować w grupie, bo doświadczyłam właśnie tego na studiach we Włoszech, że w grupie jest siła. Różnorodność jest darem też. No i tak sobie zapragnęłam, żeby stworzyć takich ludzi. Przez 1,5 roku była posłucha, było ciężko, bo ludzie odchodzili, przychodzili, pojawiali się na 2 spotkaniach twierdząc, że już wszystko umieją. Aż któregoś styczniowego poranka odebrałam telefon od Edyty, zmailowałam się z Łukaszem, który jeszcze zaprosił kogoś innego i tak się rozpoczęło przez 3 miesiące. Zrobiliśmy cały program 10 kroków i muszę przyznać, że ta grupa mnie zmotywowała i z jednej strony to jest mój osobisty sukces, że udało się zespół stworzyć, bo po 10 krokach został Łukasz, została Edyta i tworzymy zespół. Zespół, który opiera się na zaufaniu, który się wspiera, który ciągnie w górę, a nie w dół. I to jest piękne i też za to im bardzo dziękuję, że są. No i idziemy teraz razem do przodu. Mamy wspólne cele, tworzymy fundację i to jest to, co chcemy robić. Fundację, która będzie się zajmowała edukacją finansową, to będzie jej główne zadanie, żeby nie tylko było to, edukacja nie była dostępna tylko dla tych, którzy sami się zainteresują, ale chcemy wejść do szkół, gimnazjów, na studia, zaktywizować grupy plus 40, plus 50, ludzi bezrobotnych, bo uważamy, że jest to nisza, którą trzeba wypełnić, bo tylko tak można coś zmienić. Mhm. A powiedz tego, o ile myślę, że słuchacze kontestacji znają grę Cash Flow, bo jest to generalnie dosyć znana gra. A powiedz mi 10 kroków. Czym jest 10 kroków? 10 kroków to jest program, jaki został stworzony przez Roberta Kiyosakiego, który pozwala zdobyć podstawy wiedzy finansowej. Za to cenię Roberta, że nie podaje gotowych rozwiązań. Robert podaje nam wiedzę, którą my możemy wykorzystać i z której czerpiąc możemy na naszym rynku, w naszych realiach stworzyć własną niezależność finansową. 10 kroków umożliwia nam zdobycie podstawowego słownictwa finansowego, no i sama gra pozwala nam poprzez 10-krotne zagranie zasymulować różne wydarzenia na rynku, nasze zachowanie, poznać nasze przekonania, nasze nawyki, nasz strach i też nasze dobre strony w tym, co nam się udaje, gdzie pokonujemy siebie, jak myślimy. Dobra. Wiesz co, i tego, kiedy słucham, jak mówicie, że chcecie, edukacja finansowa jest dla was istotna, tak z własnego podwórka wiem, że dosyć, no to znaczy nie dosyć, tylko najtrudniejszą rzeczą jest mentalność ludzi, tak? Czy bezrobotnych, czy starsze osoby. No jednak na pewno sami też stykacie się po prostu z barierą taką nie do przejścia. Opowiedzcie o jakichś doświadczeniach swoich, może o sukcesach, które odnieśliście w tym temacie.
To może ja opowiem, bo chyba u mnie było to najbardziej widoczne, jeżeli chodzi o mentalność. Tak jak wspomniałam wcześniej, otwarcie mówiłam, jak dużo wątpliwości mam, jak dużo barier we mnie jest, jak dużo pytań sobie stawiałam, tak? I tych odpowiedzi nie potrafiłam znaleźć. To też mi uświadomiło, że nie da się ruszyć w edukację finansową, jeżeli nie przepracujemy przekonań, które są w nas. Że najpierw trzeba się zastanowić, co ja myślę o pieniądzach, co ja myślę o inwestowaniu, co myślę o ryzyku, jak ja do tego podchodzę, gdzie czuję się bezpieczna, gdzie jest moja strefa komfortu. Bo u mnie wyglądało to tak, biorąc mój przykład, po studiach byłam pracownikiem etatowym. Najpierw w średnim przedsiębiorstwie, potem pracowałam w korporacji. Gdzieś coś zaczęło szwankować i wtedy zaczęłam szukać. W momencie, kiedy przeszłam na poziom samozatrudnienia, była to dla mnie ogromna radość i pojawiły się pierwsze, mówiąc tak w cudzysłowie, problemy, tak? Pierwsze wyzwania, pierwsze rzeczy, które trzeba było przeskoczyć i okazało się, że za bardzo nie wiem, co mam z tym zrobić. Że nie jestem przygotowana do tego, jako pracownik etatowy, żeby przejść od razu i myśleć jak ktoś z biznesu, że brakuje mi jakiegoś elementu we mnie. To mnie też zachęciło do tego, żeby wejść w edukację finansową i wykorzystać akurat narzędzia Roberta. Dalej po tym, co się zadziało po tym, bo oczywiście była wielka euforia i radość, że jednak to jest prawda i bardzo fajnie, tylko co z tym fantem zrobić, że to jest prawda. Jak wejść w biznes, jak zacząć, gdzie znaleźć tą niszę, jak poprowadzić. I teraz następne pytania, jak już zacznę i znajdę tą niszę, to jak w ogóle prowadzić dalej biznes, tak? Kiedy się nie ma doświadczenia, bo wywodzę się też z rodziny, gdzie nikt nie był przedsiębiorcą, wszyscy pracowali na etacie i nie mam absolutnie żadnego wzorca, z którego mogę czerpać. I tu się zaczęła nasza współpraca na tej płaszczyźnie, bo idziemy jednym torem. Właściwie prowadzi nas jeden proces. Iza mnie wspiera, Łukasz mnie wspiera i na odwrót, tak? I wspieramy wszyscy siebie nawzajem. I patrzymy na siebie, jak reagujemy na pewne rzeczy. I odkryłam w sobie po drodze całą rzeszę różnych przekonań, które mnie mocno blokowały w działaniu. I nadal zresztą mnie blokują, bo pewnie ich jeszcze jest trochę do przepracowania. I równocześnie z edukacją finansową poszedł następny proces rozwoju osobistego. I zrozumiałam, że nie ma co lekceważyć sygnałów, które wypływają z naszego serca, tylko trzeba się nad tym zastanowić, bo jeżeli jest we mnie przekonanie, że inwestowanie jest ryzykowne, no to ile czasu mi zajmie, zanim naprawdę zacznę inwestować? Może zacząć mogę znacznie szybciej, jeśli zastanowię się, czy na pewno wierzę w to, że inwestowanie jest ryzykowne, więc w moim przypadku praca z przekonaniami trwa już od, można powiedzieć, paru miesięcy. Przynosi niesamowite efekty. I chyba największą nagrodą było dla mnie szkolenie Blaira Singera, to również jeden ze współpracowników Roberta Kiyosakiego, który wypowiedział jedno zdanie i właściwie całe szkolenie mogłabym zamknąć w jednym zdaniu, że edukacja finansowa edukacją, okej, jasne, przedsiębiorczość przedsiębiorczością, super. Tylko to musi iść w parze z rozwojem osobistym. Jeżeli nie będziemy dbać o to, co jest w środku, w sercu, w głowie, w umyśle naszym, bo przecież nasz umysł, nasze myślenie kreuje też naszą rzeczywistość, to będziemy się borykać, wyjdzie, może wyjść, oczywiście, sukces może przyjść, tylko będziemy się borykać z ogromną ilością przeszkód, barier, więc pytanie po co, jeżeli można to zmienić. Więc to jest, zresztą fascynuje mnie obserwowanie tego procesu poznawania cash flow, jak ludzie na niego reagują, jak dużo niechęci jest do tego, żeby sięgnąć po ten temat, to jest jedna taka pierwsza bariera, a druga, i to tutaj pewnie Iza potwierdzi, że dużo osób przychodząc do klubu po dwóch, trzech spotkaniach demotywuje się, po pierwsze, a po drugie często słyszę, że już wszystko wiedzą. Że już wiedzą, jak inwestować, że zasady gry są już znane, że to jest taki przerysowany monopol, że to jest taki rozbudowany eurobiznes i oni już wiedzą, co robić. Albo jeszcze lepiej, skoro to tylko gra, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To też jest tak.
ogromny zarzut i mur, przed którym stajemy. Znaczy, ja myślę, że jest jeszcze jeden problem. Komunikacja jest negatywna i ludzie odbierają to, że jeśli proponujemy edukację finansową, to chcemy im powiedzieć, że są niekompetentni w tej dziedzinie. No, a my nie a to chcemy przekazać. Dokładnie. A nie to przekazujemy. Chcemy pokazać, że można inaczej. To jest najważniejsze przesłanie, że można inaczej zarządzać swoim własnym budżetem domowym czy finansami ogólnie, a nie to, że ktoś jest niekompetentny i dlatego przychodzi i zostaje mu zaproponowana edukacja finansowa. Słuchacie jasnej strony mocy w kontestacji. Okej, ja przypomnę tylko słuchaczom, że słuchają jasnej strony mocy, audycji, w której promujemy ludzi przede wszystkim pozytywnych i którzy mają dobry wpływ na innych. Dzisiaj w naszej audycji jest klub Cashflow, w której gościmy Izę, Edytę oraz Łukasza. A teraz powiedzcie tak, do jakich miejsc dotarliście już na dzień dzisiejszy? No dobrze, tutaj się możemy trochę pochwalić. Chwalcie się. Po całej batalii, którą, znaczy to, może to takie za duże słowo ta batalia, tak, ale po pracy, którą Iza wykonała, Iza zbudowała fundament. Można powiedzieć, tak używając metafory, że wspólnie teraz ciągniemy mury i budujemy z tego całkiem piękną nieruchomość. Wszystko się zaczęło zmieniać od, można powiedzieć, od wakacji, gdzie poznaliśmy, też będąc na szkoleniu, będąc na business campie, poznaliśmy osobę, która jest w środowisku akademickim. Zaczęliśmy rozmawiać na temat cashflow. Ta osoba już wiedziała, o czym mowa, bo już z doświadczenia sama zresztą zetknęła się z tym pomysłem. I tak narodziła się pierwsza nasza przyjaźń z tą dziewczyną. I tak zaprezentowaliśmy naszą ideę, jak to widzimy, czego chcemy uczyć, jakie są nasze cele, jaką wizję i misję w ogóle my mamy. I ona stwierdziła, że to jest na tyle fajne i dobre, że zaproponuje to dalej we władzach na Wyższej Szkole Bankowej. I się udało. Pomysł przeszedł. Postanowiliśmy wykorzystać to, co mamy pod ręką, czyli program 10 kroków, grę cashflow i dodać do tego ten element, który my poznajemy teraz na własnej skórze, czyli rozwój osobisty. I jeszcze wszystko do tego, rozmawiać o tym w kontekście Polski, jak budować niezależność finansową w Polsce, bo przecież na tym właściwie nam zależy, tak? Chcemy wiedzieć, jak w Polsce sobie poradzić, tak? Jakie w Polsce mamy podatki, jak sobie w Polsce poukładać kwestie związane z nieruchomościami bądź giełdą, tak? Także odpowiadamy na pytanie, jak w Polsce możemy znaleźć drogę do wolności finansowej. Szukamy na pewno tej drogi. I cała idea okazała się pozytywna. Odebrały ją bardzo pozytywnie i zaprosili nas do współpracy. Co czwartek będziemy organizować spotkania na Wyższej Szkole Bankowej, która również, miejmy taką nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, obejmie nas patronatem honorowym. Będą to spotkania tylko dla studentów i pracowników Wyższej Szkoły Bankowej. Na razie będziemy organizować jedną edycję, pierwszą główną programu 10 kroków. I to się dzieje teraz, na tą chwilę. Następna sprawa, czekamy również na potwierdzenie, bo tak naprawdę wszystko jest w tej chwili na biurku, leży na Uniwersytecie Mickiewicza.
rodzi się nam następna inicjatywa. I jeden z wydziałów, tutaj może nie będę jeszcze podawała nazwy, ponieważ jeszcze nie jest to na papierze, a tutaj chciałabym poczekać chwilkę. Jeden z wydziałów również jest zainteresowany tym samym programem 10 kroków, który promujemy na Wyższej Szkole Bankowej. I tą inicjatywę również będziemy wprowadzać w tymże wydziale na Uniwersytecie Mickiewicza. Czas prawdopodobnie zima, może się troszkę przesunie, tego jeszcze nie wiemy. Zamierzamy wykorzystać dotacje, które przyznaje Narodowy Bank Polski na takie inicjatywy, jak edukacja finansowa. Tutaj odkryliśmy również, że właśnie tenże bank wspiera wszelkie akcje, wszelkie inicjatywy, które mają na celu promowanie edukacji finansowej. I tu również będziemy rozmawiać, będziemy starać się o dotacje na akcje, które czynimy. Do tego mamy na celu też w ambicji naszej, w chęciach uderzyć w grupę plus 50. Uniwersytet, może Iza już tu opowie, bo to jest Iza specjalistką od tego tematu. Uniwersytet trzeciego tysiąclecia, tylko musimy mieć jeden dokument, mianowicie powołaną fundację, bo jako klub niestety nie możemy z nimi współpracować. Dlatego też zauważyliśmy potrzebę, że do wielu miejsc możemy wejść tylko i wyłącznie jako fundacja i dlatego też to nasze dziecko powstanie, już się rodzi. Tak, dokumenty leżą na biurku u prawnika, a potem jeszcze tylko proces sądowy i już będzie. Będzie takie dziecko prawne, tak? Tak, dziecko prawne. Tak, to prawda, grupa Uniwersytetu Trzeciego Tysiąclecia, która działa w Obornikach pod Poznaniem, jest bardzo zainteresowana zaktywizowaniem ludzi plus 50 i starszych właśnie o tą tematykę, o poznanie wolności finansowej tych tematów, bo są to ludzie, przed którymi teraz stoją ogromne wyzwania i oni widzą potrzebę edukacji finansowej. Także to jest kolejny krok w rozwoju naszego klubu, naszej grupy. Dokładnie. Właśnie ilość tych akcji, która przychodzi jedna po drugiej, tak jak efekt domina, spowodowała nasz następny ogromny krok, o którym Iza już powiedziała, czyli fundacja. Czyli możecie tak działać dzięki temu dużo szerzej, dużo dalej, tak, docierać. I przede wszystkim wszystko będzie uporządkowane, wszystko będzie jasne, klarowne i my też będziemy mieć pewien statut na rynku. I to też nam o wiele bardziej ułatwi działanie i szerzenie edukacji finansowej w fundacji niż w klubie. Klub ma małą siłę, małą skalę. Fundacja może dać nam krok milowy do celu, który chcemy osiągnąć i dlatego właśnie ona powstaje. Moje doświadczenia, które wyciągnęłam z pracy, współpracując z wydawnictwem szkolnym, przyniosły mi też bardzo, bardzo ciekawe wnioski. Poznawałam środowiska szkolne, poznawałam nauczycieli, rozmawiałam z nimi przede wszystkim, zbierałam tyle informacji zwrotnej, ile tylko mogłam z każdego spotkania. Nie ukrywam, że moim konikiem i radością były konferencje dotyczące promowania przedsiębiorczości. Dlatego, że to było niesamowite środowisko do zebrania badań, doświadczeń innych ludzi, ich spojrzenia, tak? Także te badania, które przeprowadzałam równocześnie współpracując z wydawnictwem, też mi pozwoliły zrozumieć, w czym leży sens i co jest nam potrzebne, co możemy zrobić. Wnioski, które zebraliśmy, teraz wykorzystujemy, wiemy, co chcemy poprawić, wiemy, co chcemy ulepszyć, co chcemy wprowadzić i to na pewno był duży, duży plus. Tak więc już będąc, idąc krok dalej, formalnie, tak, funkcjonując jako fundacja, mamy naprawdę ambicje na to, aby tupnąć nogą i powiedzieć, przedsiębiorczość jest ważna i nie można jej traktować po macoszemu, szczególnie w dzisiejszym świecie.
A powiedz, bo to mnie tak interesuje, no bo podejmujecie się działań różnych, gdzieś tam jeździcie, coś robicie, no to wszystko kosztuje, tak? To są pieniądze, żeby dojechać, to jest czas. Jak to wygląda? Czy sami się na ten moment w to inwestujecie własne pieniądze, czy to już te firmy, czy osoby, z którymi się kontaktujecie, też coś się dokładają do tego? Nie. W tej chwili robimy to sami. Widzisz, tutaj też często w tym momencie przypomniały mi się cała masa zdziwionych oczu, jak ludzie na mnie patrzą, bo zaskoczeni, że sama wydajesz na szkolenia? Sama wydajesz na dojazdy? Ale po co ci to? Przecież firmy, zatrudnij się gdzieś na etacie, to ci firma wyśle, tak? Wiesz co, tak, te pytania to oczywiście za nami, tak w parze idą z nami. Tak, sami się finansujemy, sami jeździmy na szkolenia, sami je wyszukujemy, sami zbieramy doświadczenia. To nie tylko Polska, tak? Niedawno byliśmy w Norymbergi. Czeka przed nami też Londyn. Byłem w tamtym roku. Ale prawdopodobnie na zupełnie innym wydarzeniu niż był. Piękne miasto, muszę przyznać. No niestety nie miałem okazji go zwiedzić, byłem tylko na targach, które tam się odbywały. Aha. No to miejsce było dokładnie to samo, tylko pewnie inne osoby, bo myśmy mogli poznać Roberta i Kim. A ja poznałem Chińczyków, którzy sprzedawali psy, nie psy, tylko smycze dla psów. Ale to zupełnie inna branża. Właśnie, a jakie uniwersalne miejsce. No dokładnie. Możliwości. Dokładnie. Czeka nas niedługo Londyn. Jedno z chyba najważniejszych wydarzeń, które oprócz... Jest jeszcze jedna osoba, oprócz Roberta Kiyosakiego, która mocno otworzyła nam oczy, fascynuje nas tematyka, o której ten człowiek pisze. Myślę, że znawcy tematu będą kojarzyć nazwisko Harv Eker, który wydał fantastyczną książkę Bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie. No tak, znana. Strzelił w dziesiątkę, jeśli chodzi o mentalność ludzi, z dwóch jakby obszarów, tak? Ludzi, którzy borykają się z problemami finansowymi, tymi, którzy się nie borykają. Skoro się nie borykają, to dlaczego się nie borykają? I co jest w nich takiego, że się nie borykają? I rozkłada na czynniki pierwsze osobowość, mentalność i to, o czym mówiłam też wcześniej, czyli przekonania. Iza oraz jeden z naszych przyjaciół wyjeżdżają niedługo do Londynu, żeby zebrać kolejne doświadczenia, zebrać kolejną wiedzę, nauczyć się, a potem przekuć to na rynek polski. Tak naprawdę... Halo? A takie... Halo. Mam w tym momencie jeszcze takie pytanie do Łukasza. Słucham uważnie. Mówię uważnie. Ciężko się wbić między te dwie dziewczyny, tak? Właśnie dlatego chciałem ci umożliwić. Dziękuję ci bardzo. Powiedz mi, jak ty się w ogóle czujesz wśród tych dziewczyn, które jak tutaj słyszę, no dosyć mocno się angażują, są takimi postaciami, takimi liderkami, tak? Jak ty się w tym wszystkim czujesz? Może zacznę od tego, że już od dzieciństwa interesowałem się kobietami. Także temat nie jest mi obcy, jakoś sobie radzę. Są to na pewno mocne dziewczyny, twardo stąpające po ziemi i nie dadzą sobie takiemu smykowi jak ja w kaszę dmuchać na pewno. Ale uczę się też bardzo, bardzo dużo od nich, bo wiadomo, facet ma swoje jakieś przekonania, tak? Każdy, większość przynajmniej mężczyzn myśli, że to oni muszą zarządzać swoim budżetem domowym, czy zarabiać, tak? Utrzymywać rodzinę. To są takie stereotypy, które mężczyzna przejmuje, nie słuchając w zasadzie drugiej strony, tak? Czy to żony, partnerki, dziewczyny, czy mamy, czy jakiejkolwiek kobiety. Jeżeli otworzyć tak trochę umysł na myślenie drugiej strony, na pewnego rodzaju propozycje, no to można się wiele, wiele nauczyć. Mhm. I od dziewczyn się uczę. Okej. Okay. A czy wy, dziewczyny, uczycie się też od Łukasza? Oj, tak. I to ile? Czego tak. Na przykład? I to zacznij. Może was uczył, jak rzucać granatem? Nie, Łukasz nas uczy przede wszystkim jednej podstawowej rzeczy. Dyscypliny, analizy. Zawsze możemy na niego liczyć. Jest
ja doświadczyłam tego bardzo mocno ostatnio, ponieważ sporo podróżowałam i było na zasadzie Łukasz, telefon do ręki, ja mówię, Łukasz, trzeba ogarnąć to i to. Łukasz wszystko ogarnia, także jest niesamowitym organizatorem, świetnie sobie radzi z organizacją czasu i dlatego też w naszym pakieciku na start właśnie tą funkcję dostał. Ma dzielić się swoimi umiejętnościami, bo one są naprawdę niesamowite. Dokładnie. Mam takie pytanie do Edyty, bo ty się zajmujesz też, tak jak przeczytałem, typami osobowości. Tak, rozumiem, tak. Pewnie, że Frauens, tak? Nie wiem, czy dobrze wymawiam, Frauens Literał, która tak. Napisała książkę Osobowość Plus, jest gdzieś to znane. Tak, oczywiście. Powiedz, jakbyście określili swoje osobowości, bo ja rozumiem, że Łukasz jest generalnie raczej melancholikiem. Tak. Przynajmniej co słyszę. Strzeliłeś w dziesiątkę. Wy oboje mi bardziej na choleryków tu pasujecie, chociaż Iza bardziej na choleryka, ty na sangwinika. No, doskonale. Strzał w dziesiątkę? Jest mi to bliski temat. A powiedzcie, jak wy się w tych osobowościach odnajdujecie? Bo najbardziej mi się tarcia. Budują z jednej strony świetne rzeczy, ale z drugiej strony są one strasznie stresujące. To powiem ci więcej, to my w zespole jeszcze flegmatyka mamy. O, a któż do niego pasuje jeszcze? Jest jedna osoba, która pełni, można też powiedzieć, taką trochę funkcję medialną, czy będzie pełniła taką funkcję i wypisz, wymaluj naprawdę osobowość flegmatyczna, ale od tej osoby naprawdę się dużo uczymy. Przede wszystkim tego, żeby czasem się zastanowić i poobserwować sytuację, zamiast od razu działać. To jest lekcja, która płynie od tej osoby. Natomiast odpowiadając na wcześniejsze pytanie jeszcze a propos Łukasza, mnie na przykład, jak dobrze już oceniłeś, jestem sangwinikiem bez dwóch zdań. Mam milion często pomysłów na sekundę i zdarza się, że te dobre nie dochodzą do skutku, więc Łukasz skrupulatnie mnie pilnuje. Nawet jak nie pilnuje, to i tak czuję, że mnie pilnuje. Takie jest moje zadanie. Ale bardzo dobrze to powiedział Łukasz. Tak, to zorganizował, że nie musi nic mówić, ja i tak czuję oddech jego oczy i w ogóle wiem, że czasem muszę przyhamować, przystopować i na przykład przeczytać książkę, którą się zdeklarowałam, powiedzmy do 13 września, termin mnie goni, tak, więc wiem, że muszę ją przeczytać, bo się zobowiązałam i Łukasz tego pilnuje, więc czerpiemy z jego osobowości melancholicznej na pewno zorganizowanie, które w tym wypadku, w tym, co my robimy, jest niezbędne. My bez tego nie możemy tak naprawdę zrobić ani jednego kroku naprzód, bo wiele, to co wyszło, to wyszło, już pewne fakty się zadziały, ale jest jeszcze cała masa innych pomysłów, które tak naprawdę są w zawieszeniu, dlatego że troszkę nam jeszcze brakuje tutaj umiejętności, dlatego mamy Łukasza. Iza, tak jak słusznie stwierdziłeś, tak, jest oczywiście choleryczną, sangwiniczną osobowością i mocno nas motywuje do działania. Wystarczy powiedzieć przy niej, zastanawiam się nad tym, czy zrobić to i to. Wystarczy, Iza od razu cię zmotywuje, zrób to, idź, nie myśl, zrób to, zrób pierwszy krok. No. Natomiast, a to chyba Iza powie, co czerpią z mojej... A czy ja jeszcze nim powiemy to, co czerpiemy z sangwinistycznej obecności Edyty, to chciałabym powiedzieć i wrócić do poprzedniego tematu, do obecności Łukasza, bo powiedziałeś, że my tutaj dwie liderki, ale jak to kobiety bardzo często kierujemy się emocjami i uczuciami, a taki chłodny, analityczny, męski umysł, który zapala światło z innej strony, to jest coś naprawdę niesamowitego. I za to Łuki, dzięki, że jesteś. Znowu proszę uprzejmie. To ja może tylko dodam jedną rzecz. Było wspomniane na początku, że lubimy iść pod prąd. Jeżeli by się spotkało trzech choleryków, tak, sangwiników, czy melancholików, czy jakich innych, no to by było chyba prosta sprawa, tak? A to jednak nie o to chodzi. Jednak się rozwijamy wtedy, kiedy są różnego rodzaju sytuacje, kiedy jest ciężej, tak? Więcej się dowiadujemy, więcej się uczymy. I właśnie chyba lepiej, że są różne typy osobowości niż jedna, wszyscy mają jedno zdanie i nie można spojrzeć na to z drugiej strony. A tak każdy widzi różne kierunki pewnych przedsięwzięć, które podejmujemy. I chyba to jest dobre. I później analizujemy łącznie w trójkę i wybieramy odpowiednie. Świetnie, tutaj jeszcze się uzupełniacie. Dokładnie. Dodam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz.
Zapewne też czytałeś w książce, że każdy typ osobowości, poza tym, że ma bardzo mocne cechy, ma też słabe strony. I teraz to, co najważniejsze, pomijając wszystko inne, co wynika z naszej współpracy, to w momencie, kiedy ujawniają się słabe strony choleryka, sangwinika albo melancholika, to reszta po pierwsze pokazuje inną stronę i pomaga te słabe strony przekuć na mocne. Mhm. Kiedy Łukasz za mocno analizuje, to my mu wtedy mówimy: odpuść sobie, przejdź się, idź na spacer, pomyśl trochę, spędź czas z żoną, ale nie myśl, nie analizuj. Czy pójdzie analizować gdzie indziej po prostu. Dziewczyny się śmiały, że córkę nazywa analiza. No, dobre imię. Też się kończy na A. W momencie, kiedy na przykład Iza ma ileś pomysłów do zrealizowania, czy chce, to w tym momencie odzywa się inna strona, tak? I melancholika, i flegmatyka. Ale pamiętaj o odpoczynku. Zastanów się, zwolnij trochę. Niech to, co robisz, ma mieć też jakość, tak? A nie ilość. Mówimy sobie, patrząc na nasze słabe strony, moją słabą stroną jest oczywiście to, że jestem kiepsko zorganizowana, dużo zapominam, często się spóźniam. I teraz co wymyśliła grupa? Że mam zacząć pączki przynosić. Nie, nie, sama to wymyśliła. Dlaczego pączki? A, to takie miłe wspomnienie i ukłon w stronę korporacji, ponieważ pracował tam jeden kiedyś kreatywny informatyk. Nie blokowaliśmy komputerów, a mieliśmy to zapisane w regulaminie. Więc w momencie, jak ktoś nie zablokował komputera, to wysyłał zaproszenie na pączki do całego działu. I to było kosztowne i bolesne, ale smaczne. Sympatyczne, sympatyczne. Słuchajcie, ponieważ nam się generalnie trochę czas już kończy, z chęcią z wami jeszcze porozmawiam, może sobie chwilę poza anteną porozmawiamy. Ale tego, może tak na sam koniec. Powiedzcie teraz tak, gdyby ktoś się chciał z wami skontaktować, w jaki sposób może to uczynić? Otworzymy stronę na Facebooku, którą nazwiemy Cashflow po prostu. W każdym razie będziemy na pewno dostępni na Facebooku. Niestety strony internetowej jeszcze podać nie mogę, ponieważ się tworzy, ale podam już nazwę. Dobrze. Jest to edukacjafinansowa.org. Edukacjafinansowa.org. Tak, ona już jest przygotowywana pod kątem fundacji. Jest w tej chwili w rękach informatyka, dlatego jest jeszcze nieaktywna. O wszystkich wydarzeniach, które będą się działy, które się dzieją, tak, i które mamy w planach, dopóki strona nie powstanie, wykorzystamy Facebooka do tego, żeby informować, co się dzieje. Myślę, że pozostawimy ci adres naszego fanpage'a z prośbą o umieszczenie w widocznym miejscu. Poza tym z każdym z nas można się skontaktować w bardzo prosty sposób, wchodząc na stronę Bogatego Ojca i zaglądając do podkluby. Tam są adresy, telefony, gdzie nas można zastać, w jaki dzień, bo poza tym wszystkim oczywiście standardowo 2 razy w tygodniu, w każdy wtorek i w każdą sobotę gramy w naszym klubie. Także wszystkich chętnych zapraszamy. Świetnie, świetnie. No dobrze, no dobrze. Skoro tak bardzo zapraszacie, to może nawet ktoś się zdecyduje. Co ja jeszcze miałem powiedzieć? Chciałem na pewno powiedzieć, bardzo dziękuję. Generalnie bardzo fajnie mi się z wami rozmawiało. Myślę, że pewnie może jeszcze kiedyś wrócimy wspólnie do tego tematu, może po jakiejś akcji. Bardzo chętnie. Nawet mam pomysł na następny temat. Masz? To mów. Tak, kobiety. 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 Tak. Widzisz, następną rzeczą, którą odkryłyśmy wspólnie z Izą, jak mało kobiet jest w środowiskach biznesowych. Gdzie one są? Widzisz, wiesz co, że ci przerwę. Wiesz co, my odkryliśmy na przykład, prowadząc tu naszą audycję Jasna Strona Mocy, że w pewnym momencie po iluś tam audycjach, kiedy przejrzeliśmy, nagle stwierdziliśmy, że my praktycznie nie mamy kobiet żadnych, nie zapraszamy. Zastanowiliśmy się, dlaczego. Czy kobiety nie są przedsiębiorcze, czy nie podejmują inicjatyw? No tak nie jest, tak? No to wiesz co? To cię zaskoczę, bo są przedsiębiorcze, bo podejmują inicjatywę. Tylko zauważyłyśmy z Izą pewną rzecz, że się nie wychylają. A dlaczego się nie wychylają? No właśnie, i tej odpowiedzi szukamy i dlatego napiszemy z Izą książkę. Właśnie o tych kobietach. Już zaczęłyśmy ją właściwie pisać. Zamierzamy zaprosić do współpracy przekrój kobiet od wieku studenckiego po wiek emerytalny.
żeby opowiedziały, jak realizują swoją przedsiębiorczość, z czym sobie radzą, z czym sobie nie radzą, co je motywuje, co je demotywuje, co im sprawia radość, co im sprawia przykrość, tak? I dlaczego nas nie ma, skoro jesteśmy. Mhm. Świetny pomysł. Wiecie co, więc kiedy będziecie gdzieś już kończyć tą książkę, to ja zapraszam was jeszcze raz, żebyście podejmiemy ten jeden temat i zobaczymy, zmierzymy się z nim. Dokładnie. To i dlaczego. Dobrze, w takim razie jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj w Jasnej Stronie Mocy w kontestacji gościliśmy klub Cashflow, czyli gościliśmy Izabelę Skurzewską, Edytę Marynowską oraz Łukasza Kobera. Bardzo wam dziękuję. Przypomnę jeszcze, że będzie można was znaleźć, no wszystkie te namiary generalnie podam pod audycją, żeby ich tu nie powtarzać. Wam bardzo dziękuję za całą rozmowę. Dzięki. Również dzięki. Bardzo dziękujemy. Niech moc będzie z tobą. Radio Ludzi Myślących.